Sponsorem wiadomości jest firma Beskid Car Service, ulica Bystrzańska 106, Bielsko-Biała. Karolina Grabowska, witam w wiadomościach Beskid News. W dzisiejszym wydaniu świąteczny jarmark w Wiśle. Dziewczyna z Podbeskidzia wśród najpiękniejszych Polek. Cezik w Pszczynie. Debata o gender. Mikołajki w Impulso. Kiermasz w Olszówce. Zaczynamy. Centrum Ruchu i Tańca Impulso z Cieszyna z okazji Mikołajek zorganizowało nie lada gratkę zarówno dla tych małych, jak i dużych dzieci. Wśród konkursów i pokazów tanecznych nie zabrakło oczywiście prezentów. Roztańczone Mikołajki? Dlaczego nie? W minioną sobotę Cieszyńskie Centrum Tańca i Ruchu Impulso zaprosiło wszystkie dzieciaki, te młodsze i te starsze, na wyjątkowe spotkanie z Mikołajem, który rozdawał prezenty. Były konkursy, były gry i zabawy, a przede wszystkim dużo tańca. Dzieciaki i młodzież przygotowani przez Dawida Bawora zaprezentowali układy taneczne specjalnie przygotowane na tę wyjątkową imprezę. Każdy chętny miał także okazję, aby nauczyć się tańczyć pod okiem fachowych instruktorów. Mikołajki zorganizowane przez Impulso na pewno na długo pozostaną w pamięci wszystkich uczestników. Od wtorku w Domu Kultury w Olszówce trwa świąteczny kiermasz artystyczny. Jest to okazja, aby sprawić swoim najbliższym wyjątkowe prezenty. Każdy z nas uwielbia dostawać prezenty i prawie tyle samo radości sprawia nam obdarowywanie najbliższych. Problem pojawia się, gdy nie mamy pojęcia, jaki prezent kupić. I tu z pomocą przyszedł Miejski Dom Kultury w Olszówce. Na trwającym tam kiermaszu można zakupić nietuzinkowe prezenty, niezwykłe upominki, wyjątkowe kartki świąteczne, oryginalne ozdoby i wiele innych pięknych, ręcznie wykonanych przedmiotów. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. 9 grudnia na małej scenie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej odbyła się debata Ten wstrętny gender, o dysfunkcjonalnych rodzinach oraz o problemach okresu dojrzewania. W rozmowie udział wzięli psycholog Aleksandra Banot, dyrektor Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej Małgorzata Malinowska, badacz literatury profesor Stanisław Gębala, dziennikarka i pisarka Jolanta Rajs-Klose oraz reżyser Joanna Zdrada. Pretekstem do dyskusji o płci i dysfunkcyjnych rodzinach była premiera Białego Małżeństwa w reżyserii Joanny Zdrady. Sztuka Różewicza, mimo że napisana w latach 70., dotyka spraw ciągle aktualnych, poszukiwania tożsamości, określania własnej seksualności i dekonstrukcji kulturowych stereotypów. Gender to słowo w ostatnich tygodniach odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Uczestnicy debaty próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, czy o gender należy mówić w kontekście dziedziny naukowej, czy może raczej ideologii i czy gender stanowi zagrożenie dla naszej cywilizacji. I choć kwestia płci biologicznej i kulturowej, tożsamości seksualnej czy też prób identyfikacji samych siebie będzie zawsze budzić spore emocje, podczas poniedziałkowej debaty eksperci zgodnie stwierdzili, że burza wokół gender prędzej czy później ucichnie. W miniony piątek Cezik i jego klejnoty zawitał w Pszczynie. Podczas koncertu widzowie usłyszeli dotychczasowe produkcje w specjalnie przygotowanych aranżacjach. Zobaczcie sami. Baxys Jazz Club w Pszczynie to idealne miejsce, w którym można spotkać się ze znajomymi, porozmawiać, a przede wszystkim posłuchać dobrej muzyki. Ten kameralny klub stał się idealnym miejscem dla kameralnego aktu solowego Cezika. Przez prawie 2 godziny artysta swoimi utworami i niebanalną konferansjerką bawił publiczność. Po koncercie Cezik udzielił nam krótkiego wywiadu. Tak sobie myślę i tak nagle dostaję jakiegoś takiego napadu weny i wymyślam takie różne rzeczy. I przy okazji oczywiście się inspirując różnymi innymi rzeczami, które zostały już gdzieś zrobione i które mnie z kolei tak wywołują we mnie podobne wrażenia. Czyli ktoś coś zrobił dla mnie według mnie genialnego, więc ja bardzo chcę jakoś tak zrobić coś podobnego. Serdecznie pozdrawiam widzów telewizji Beskid News, Cezik.
świąteczne potrawy, stroiki, warsztaty, stworzenia ozdób choinkowych z masy solnej i zdekorowania świątecznych wypieków. To wszystko już w najbliższy weekend podczas świątecznego jarmarku w Wiśle. Oprócz warsztatów na placu Hofa wystąpi Orkiestra Dęta pod kierunkiem Henryka Itnera, Zespół Regionalny Wisła, Wiślańska Kapela Góralska, Jania Będ oraz Bernadeta Kowalska z przyjaciółmi. O tym, że Polki słyną ze swojej słowiańskiej urody, każdy wie. O tym, że bielszczanki odnoszą sukcesy w konkursach piękności, również każdy wie. W minioną niedzielę w Płocku pierwsza wicemis Beskidów, Paulina Maślanka, zdobyła tytuł pierwszej wicemis Polski oraz Miss Internetu. Paulina jest związana z Bielską Agencją Modelek. W konkursie reprezentowały nasz region cztery kandydatki, ale tylko jedna z nich wywalczyła tytuł. Zarówno Paulinie, jak i pozostałym dziewczynom życzymy dalszych sukcesów. A teraz wiadomość z ostatniej chwili. Starszy aspirant Walasi Grafał. Zastępca dowódcy zmiany JRG-1. Nasze działania po przyjeździe polegały na wprowadzaniu roty w aparatach ODO na klatkę schodową. Tam miejsce miał pożar klatki schodowej, a dokładnie dwóch wejść do mieszkań, ale jak również toalety zlokalizowanej na klatce schodowej. Przed naszym przybyciem osoby, które znajdowały się w mieszkaniach, zdążyły wyjść. Nasze działania ograniczają się tylko i wyłącznie do ugaszenia tych nadpalonych drzwi na klatce schodowej. Czy wiadomo, jaka była przyczyna tego pożaru? Na chwilę obecną nie możemy tego jednoznacznie stwierdzić, natomiast dochodzenie prowadzi w tej sprawie policja. Ile zastępów brało udział w działaniach? 3 zastępy z JRG numer 1, 1 zastęp jednostki wojskowej, jak również 1 zastęp OSP. Już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Zapraszam na kolejne wydanie wiadomości. Do zobaczenia! Sponsorem wiadomości była firma Beskid Cars Service. Bielsko-Biała, ulica Bystrzańska 106. To nowoczesny zakład naprawy pojazdów. Oferujemy usługi z zakresu mechaniki, remontów zawieszeń, diagnostyki komputerowej i regulacji silników, szybkich napraw oraz bieżącej obsługi eksploatacyjnej, wymiany klocków hamulcowych, amortyzatorów, olejów i filtrów. Elektromechaniki, regulacji, badania szczelności i montażu samochodowych instalacji gazowych. Usług blacharskich, konserwacji podwozi, renowacji lakieru, regulacji silników, wymiany pasków, uszczelek, sprzęgieł oraz rozrządów. Dorabiania części nietypowych blacharskich i mechanicznych do samochodów osobowych i dostawczych. Układów wydechowych. Wulkanizacji. Serwisu ogumienia, wyważania kół. Sprzedaży opon, olejów oraz innych płynów eksploatacyjnych. Beskid Cars to profesjonalizm, rzetelność i dyspozycyjność. Beskid Cars Service. Bielsko-Biała, ulica Bystrzańska 106.